teraz! Aaaa! 13 czerwca, 20 w tym roku, wydanie magazynu piłkarskiego Gol. Witam Państwa. Mecze o utrzymanie zepchnęły w cieni rywalizacji o Puchar UEFA. Przed ostatnią kolejką o przepustkę do Europy rywalizowały Hutnik i ŁKS. Krakowiacy grali z Siarką w Tarnobrzegu. Niespełna 1000 kibiców pojawiło się na ostatnim pierwszoligowym spotkaniu Siarki Tarnobrzeg z Hutnikiem, ale w większości byli to fani krakowian, którzy liczyli na zwycięstwo swojej drużyny, a co za tym idzie start w Pucharze UEFA. Trener Jerzy Kasalik od początku nerwowo pokrzykiwał na swoich podopiecznych. Uspokoił się dopiero w 23 minucie, gdy rajd Wojciecha Ozimka przez pół boiska wykończył pewnym strzałem Zakari Lambo. Pięć minut później było już praktycznie po meczu. Z lewej strony pola karnego Tarnobrzeżan chciał strzelać Jaskot, ale zamiast tego wyszło mu dośrodkowanie, które trafiło na głowę Lambo. Ten niepilnowany po raz drugi trafił do tarnobrzeskiej bramki. Tym zwycięzcą Hutnik zapewnił sobie start w Pucharze UEFA. Ile szampana wypiliście po meczu z Siarką? Kierownictwo nam tutaj karton szampana zafundowało. Cieszę się bardzo, że w takiej atmosferze mogliśmy to wypić. I chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkim kibicom, którzy nas dzisiaj dopingowali, kolegom za walkę i trenerom, bo jednak dopięliśmy to, co zakładaliśmy chyba wcześniej, bo po pierwszej rundzie. Jeżeli chodzi o zajęcie trzeciego miejsca, no na pewno jest to historyczny moment dla klubu Hutnika. Ja się cieszę szczególnie z tego, ponieważ wychowankiem jestem Hutnika Kraków. Myślę, że wszystko zależy jeszcze od losowania, a trenerzy przygotują zespół, myślę, że dobrze do pierwszych meczów. Liczymy na to, liczymy po prostu, że się dobrze zaprezentujemy w pucharach. Trzeba będzie zespół wzmocnić, bo ten materiał ludzki nie wystarczy, żeby się mierzyć zespołami zagranicznymi. I w tej chwili jest czas na to dla kierownictwa klubu. Gratulujemy. Hutnik obok Legii wystąpi w Pucharze UEFA. W ostatniej kolejce na stadiony przybyło 47 tysięcy kibiców. Z tej liczby aż 20 tysięcy w Łodzi. Nic więc dziwnego, że każdy chciał podziękować nowo kreowanym mistrzom Polski. Do świątecznej atmosfery chcieli dostroić się również piłkarze i zakończyć ligę wygraną. Albo chociaż remisem, bo jak wiemy, Widzew w tym sezonie Widzew jeszcze nie przegrał. Zapraszam na relację ze spotkania z Zagłębiem. Nowy mistrz Polski ostatni mecz w tym sezonie rozegrał w Łodzi, a jego rywalem było Zagłębie Lubin. Na trybunach prawie 15 tysięcy kibiców. Już dawno stadion Widzewa nie był tak wypełniony. Łodzianie przedłużyli wspaniałą passę. Po raz 34 w tym sezonie nie doznali porażki. Jeszcze żadnemu naszemu zespołowi nie udało się dokonać tej sztuki. Mistrzostwo Polski nieprzypłacone żadną przegraną. Jedynego gola w meczu z Zagłębiem zdobył w 7 minucie Rafał Siadaczka. Po końcowym gwizdku sędziego wielka feta. Puchar za mistrzostwo oraz medale wręczali prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marian Dziurowicz, szef Urzędu Rady Ministrów Leszek Miller oraz wojewoda łódzki Andrzej Pęczak. Koniar, nie wiedziałem, że za mistrzostwo przyjdzie mi wręczać. Nie w GKS-ie, to widzę w osiągu. Widzew to jest potęga, Widzew ma serce, mistrzem Polski jest Widzew, Widzew najlepszy jest, Widzew to jest potęga, Widzew ma serce. Widzew wywalczył Mistrzostwo Polski po raz trzeci w swej historii. Ostatni raz dokonał tego 14 lat temu. To olbrzymi sukces całej widzewskiej ekipy i Franciszka Smudy, który debiutował z Widzewem w Poznaniu z Lechem. Wtedy przegrał 0-1. Teraz po kilkunastu miesiącach wygrał ostatni mecz sezonu 1-0, a jego drużyna wywalczyła Mistrzostwo Polski w imponującym stylu. Łodzianie zaskoczyli wszystkie zespoły naszej ligi agresywną grą od pierwszej do 90 minuty. Na pewno był to najbardziej udany sezon mojej kariery, bo zdobyłem Mistrzostwo Polski, zdobyłem setną bramkę. Cóż więcej, o czym można marzyć więcej?
wszędzie cieszą się tak jak w Łodzi. Zdetronizowani mistrzowie, warszawska Legia, chcieli pożegnać się z ligą honorowo. Legia, jak wiadomo, wystąpi w Pucharze UEFA, ale nikt nie wie w jakim składzie. Drużynie grozi rozpad. Na Łazienkowskiej był wczoraj Robert Sitnicki. Tak wyglądają twarze niektórych piłkarzy uczestniczących w finałach Mistrzostw Europy. Obrazek zawodnika z nosem okrojonym plastrem dotarł także na Łazienkowską. W meczu Legia Lech modę taką wprowadził Cezary Kucharski. Też zobaczyłem to na Mistrzostwach Europy, po prostu chciałem spróbować. A skąd pan go zdobył? To jest zwykły plaster, ja nie wiem czy to jest... Oni też używają takiego zwykłego, czy to jest specjalne, nasączone jakąś substancją. Trudno mi powiedzieć. Jest to preparat, który rozszerza odskrzela, w ten sposób zwiększa się niejako pojemność płuc. No i prawdopodobnie stymulacja poprzez gruczoł łzowy, która też podnosi podobno tą wydolność krążeniowo-oddechową. Po meczu Legia Widzew, w czasie którego doszło do burt, trybuna odkryta stołecznego stadionu została zamknięta na 3 spotkania. Ci, którzy przyszli się wczoraj poopalać, musieli więc z tego zrezygnować. Od początku meczu przewaga Legii nie podlegała dyskusji. Oto 7 minuta meczu. Rzut wolny po faulu na Kucharskim. Niezawodny pisz i 1-0. 2 minuty później akcję rozpoczął Lewandowski, przeprowadził Staniek, a wykończył Podbrożny. 2-0. Strzelec drugiej bramki został sfaulowany w 17 minucie na polu karnym. Poszkodowany sam wymierzył sprawiedliwość, trafiając z 11 metrów. 3-0. W ostatniej minucie pierwszej połowy Paweł Wojtala strzela bramkę dla Lecha. 7 minut po rozpoczęciu drugiej połowy pożegnany wczoraj wraz z Jóźwiakiem Tomasz Wieszczycki podwyższył na 4-1. Ten sam zawodnik 2 minuty później zainicjował akcję, którą wykończył Jerzy Podbrożny, strzelając swoją 100. bramkę w lidze. Kibiców interesują jednak przyszłe transfery legionistów. Jadę do klubu pierwszoligowego Gęgą. Jest to 8. drużyna Ligi Francuskiej, która będzie walczyła już w czerwcu w Pucharze Intertoto. A zostałem wypożyczony do tego klubu na okres 2 lat. Mam kontrakt z Legią, także sądzę, że nic się nie zmieni, chyba żeby jakiś kontrahent zachodni wchodził w rachubę i wyłożył duże pieniądze za mnie. Myślę, że rozstrzygnięcie między Legią, Francją a Szwajcarią. A jakie to są kluby? No wiadomo, w Szwajcarii to jest Arau, wiadomo, Legia i we Francji, nie wiem, Lyon, Nantes, Le Havre. Większość piłkarzy Legii, pytanych o swoje przyszłe miejsce pracy, nie wiedziała co powiedzieć. Na dzień dzisiejszy to nic nie wiem, naprawdę. Nie wiadomo, gdzie będę grał. Na razie jadę na wczasy i na dzień dzisiejszy zielona trawka. Na razie nic nie wiadomo. Czy interesowały się panem jakieś kluby zachodnie? Ja na ten temat nic nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, gdzie będę grał. Nie wiem, przykro mi. Co się stanie z Legią w przyszłym sezonie? Myślę, że Legia jest tak mocnym klubem, że odchodzą zawodnicy typu Dziekanowski, Wdowczyk, odchodzą teraz ja odchodzę i na ich miejsce przychodzą nowi zawodnicy i myślę, że Legia na następnym sezonie będzie walczyła ponownie o Mistrzostwo Polski, co nie ulega wątpliwości. Legia będzie grała dalej, była, jest i będzie. No. Ja nie jestem takim pesymistą jak niektórzy dziennikarze, którzy piszą, że Legia się rozpadnie i nie będzie już takich sukcesów, jakie były. Myślę, że odejdzie może 2-3 zawodników i zostanie utrzymana taka kadra, jaka jest. Może nawet ktoś dojdzie. I myślę, że będziemy w przyszłym sezonie znowu grali o mistrzostwo i myśleli o występie w Lidze Mistrzów. Kilka dni temu gratulowaliśmy wejścia do klubu z tyłu Markowi Koniarkowi. Dziś składamy serdeczne gratulacje Jerzemu Podbrożnemu. Panie Jerzy, życzymy przynajmniej 2. setki. Teraz krótko o meczach Amiki z ŁKS-em i Lechii Olimpii z Rakowem. ŁKS szansę na udział w Pucharze UEFA stracił właściwie już przed tygodniem, przegrywając z Lechią Olimpią. Kiedy speaker na stadionie we Wronkach ogłosił, że Hutnik wygrywa z Siarką 2-0, łódzcy piłkarze przestali się wysilać. Jedynego gola strzelił dla Amiki Tomasz Suwary i Beniaminek zakończył rozgrywki na wysokim 5. miejscu. Wiele osób ze środowiska piłkarskiego zastanawia się, dlaczego tak wielki i prężny ośrodek jak Gdańsk nie jest zainteresowany piłką nożną. Wszyscy znamy historię fuzji i związanych z nią kłopotów. Przed meczem z Rakowem tylko najwięksi fanatycy biało-zielonych wierzyli, że Lechia Olimpia nie spadnie z pierwszej ligi. Lechia musiała z Rakowem wygrać i liczyć na remisy w Bełchatowie oraz Wrocławiu. Anglicy nazywają to wishful thinking, czyli myśleniem życzeniowym.
Pobożne życzenia nie spełniły się. Lechia pokonała Raków 4-1 i z podniesioną głową pożegnała się z ligą. Włodarze Gdańska, niewiele klubów w Polsce ma takich kibiców. Zróbcie coś dla gdańskiej piłki. Naprawdę warto. W ostatnim meczu 34. kolejki Stomil zremisował bezbramkowo z Górnikiem. Tak wygląda tabela końcowa sezonu 95-96. Widzew powalczy o Ligę Mistrzów, Legia i Hutnik w Pucharze UEFA. Ligę opuszczają obok Pogoni Lechia, Olimpia Gdańsk, Stal Mielec i Siarka Tarnobrzeg. I klasyfikacja strzelców. Wygrał ją Marek Koniarek z Widzewa Łódź, 29 goli. Na drugim miejscu Jerzy Podbrożny, obydwaj piłkarze strzelili po 100 goli w lidze. I klasyfikacja fair play. Na pierwszym miejscu Amika, Widzew, Stomil. Na ostatnim niestety Górnik Zabrze. I nasza tradycyjna zabawa na wybór bramki kolejki. Gol numer 1, Jerzy Podbrożny. Dzwonimy 0735-251. Gol numer 2, Mariusz Pawlak z Lechii Olimpii, 0735-252. Gol numer 3, z tego samego spotkania, Sebastian Nowak, zawodnik Lechii Olimpii, 0735-253. I gol numer 4, Robert Dymkowski, Pogoń Szczecin, 0735-254. Najważniejsze rozstrzygnięcia w drugiej lidze zapadły wcześniej. Po ostatniej kolejce wyjaśniło się, kto obok drużyn trójmiejskich i lubelskich opuszcza drugą ligę. Są to Warta Poznań, Ślęza Wrocław, Jagiellonia Białystok i Hutnik Warszawa. Nowych pierwszoligowców zaprezentujemy w ostatnim poniedziałkowym programie. W dzisiejszym golu to wszystko. Zapraszam Państwa na transmisję meczu Mistrzostw Europy Szwajcaria-Holandia. Ostatni magazyn golf w poniedziałek, a w nim m.in. rozmowa z trenerem Mistrzów Polski Franciszkiem Smudą i prezesem łódzkiego klubu Andrzejem Pawelcem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.